Minister rozwoju odpowiedziała na pytania, które zastanawiają wiele osób. Chociaż wchodzimy na kolejne etapy odmrażania gospodarki, to wciąż istnieje wiele gałęzi usług, które nie mają wyznaczonej daty, kiedy będą mogły wznowić swoją działalność. Jedną z nich jest organizacja imprez masowych, festiwali czy koncertów. W tej sprawie głos zabrała Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju. W sprawie organizacji wydarzeń do 50 osób minister rozwoju, Jadwiga Emilewicz, w środę gościła na antenie TVP3 Rzeszów, gdzie zdecydowała się udzielić odpowiedzi w sprawie organizacji imprez. Tysiące Polaków czekają na ten moment, ponieważ dzięki niemu będą mogły ruszyć kolejne branże, które musiały wstrzymać swoją działalność w czasie pandemii koronawirusa. Wytyczne powstają w ścisłej współpracy z branżami. Prowadzimy pracę inne z turystyką biznesową, ważną gałęzią gospodarki w wielu miastach. Być może jeszcze przed wakacjami wydarzenia do 50 osób będą mogły być realizowane, przekazała Jadwiga Emilewicz. Chociaż nie poruszone zostały żadne szczegóły dotyczące możliwości zdjęcia obostrzeń z zakresu organizacji imprez, wiele osób zaciera już ręce. Taka decyzja pozwoli na organizowanie branży hotelowej imprez, konferencji czy szkoleń, które przyniosą zyski po ostatnich ciężkich miesiącach. Minister rozwoju ma więcej dobrych informacji. Minister rozwoju mówiła nie tylko o organizacji imprez, ale także o spędzaniu wolnego czasu w miejscach rozrywki, które dziś wciąż są zamknięte. Chodzi przede wszystkim o parki rozrywki i parki miniatur. Chcielibyśmy, aby od 1 lipca nasze wszelkie aktywności, także te związane z infrastrukturą czasu wolnego, powróciły, przekazała Emilewicz. Wszystkie decyzje rządu dotyczące znoszenia obostrzeń będą podejmowane na podstawie sytuacji epidemiologicznej w kraju, jak wielokrotnie podkreślał to minister zdrowia, Łukasz Szumowski. Minister rozwoju dodała, że wszystkie miejsca, które miałyby zostać otwarte przed wakacjami, będą musiały przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny. Źródło: monej.pl. Następny artykuł.